Siemaneczku, no to jademy. Już szkoda czasu. Zobaczymy na to wszystko. Na pewno. Zaczynamy od zera. RB. Źródło na pewno będzie przeciwnik opuścił. Ustawienie. 8-3-6 na skramie. O Boże. Co to jest? Ja pierdolę. Stała drużyna tygodnia chyba jakaś. Pierwszy mecz tego sezonu. Na pewno będą chcieli rozpocząć go jak najlepiej. Aż się boja. Startują nas. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. No. Czy to wykorzysta? Żadnych problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. Co oni zrobili? Że rozpoczną odrzut. Kaj ten Schirle tam był w ogóle. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Benzema. Brawo, ładnie, piętą. Filipe Coutinho. Dobre, wysokie podanie do Benzemy. Co on zrobił? No nie wierzę w to. To jest zawsze ryzyko, ale tym razem się opłaciło. Benzema. To nie było najszczęśliwsze zwarcie. W środkowej strefie boiska. Czy to wykorzysta? Szkoda, że nie opanował tej piłki. Ależ niesamowity atak obrońcy. Szansa! Rzut rożny. Ale no o ja ona wybija, będzie rzut rożny. Lubi grać na granicy z Paryżem.
szalonego, ale powinien bardziej uważać. Balotelli, kontuzja. Mario Balotelli, bardzo jesteśmy ciekawi dzisiejszego występu tego piłkarza. Strzela! Ależ pięknie! Piękny gol. Dobra, ale Balotelli musimy jakoś ściągnąć. A kogo tu dać? Remiango. Grałeś gością, czy co robisz? Nie ma czasu. Siemanko. Proszę. Oje. Wow, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Bez dwóch zdań. To kwalifikowało się na żółtą kartkę. Miejmy nadzieję, że nie umiesz strzelać wolnych. Zupełnie nieudany ten ślizg. Mało nóg nie połamał przeciwnikowi. Spóźniony ślizg i słuszna decyzja sędziego. Ja pierdolę. No i mamy dobra, udana akcja i mamy bramkę. Andrea Pirlo po profesorsku przymierzył i strzelił nie do obrony. Prawdziwa ozdoba dzisiejszego meczu. No świetnie wykonał ten rzut wolny. Piłka poleciała prosto do bramki. Loris jest daremny. No, fajnie, że tam faulu nie było te. Zaś faul. Ależ walka o piłkę. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Zabaleta. Nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Filipe Coutinho. Dobra wymiana podań. Czemu tak mocno? Aleś. Jest reakcja sędziego. Poczekajmy. Po piłce. Sędzia pokazał żółtą. Jaki bezsens. Trzeba zobaczyć na faulę. Zupełnie nieudany ślizg. Aha, niebezpieczne dobra. To było. Tak, nic dziwnego, że sędzia przerwał grę.
piłka wzdłuż linii bocznej. Andrea Pirlo. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Filipe Coutinho. Benzema. Jest szansa. Znakomicie! Jest szansa. No nie wierzę w to. No może być groźnie. Dobrze i przejął. Odzyskali piłkę w środku pola. Ruben. Wygrał to starcie. Dobrze, przebił się. No, gdyby ja pierdzielę. Atak spalony. Jaki bezsens. Ja kończę pierwszą połowę. Remis 1-1. Na takiej murawie, na jakiej przyszło im dzisiaj grać, o kontuzję naprawdę nie trudno. I to był rzeczywiście jeden z najważniejszych momentów pierwszej połowy. Zaczęli. Druga połowa rozpoczęta. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Benzema. No, już blisko pole karne. Centra w pole karne. Będzie niebezpiecznie. Dobrze. Uj, ja pierdzielę. Ruben. Podaje z powrotem. Faul. Jak zareaguje arbiter? Jaki faul? Wolny z pewnością, ale czy nie sięgnie po kartkę? Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Ale fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. A to faul. Benzema. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Dobre przejęcie, brawo. Ale pudło i mamy remis. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Rodriguez. Może się z tego strzela. Brawo, ten gol daje im prowadzenie. Pięknie. Strzał, ale podanie otwierające drogę do bramki było fantastyczne. Niestety stracił piłkę. Ruben. Szaleńczy atakuje obrońca. I obrońca przejmuje dośrodkowanie. Uderza, broni, piłka wychodzi w pole. Bramkarz za chwilę wprowadzi... Jaki bezsens. Rodriguez.
przejęcie podania w środku pola. Andrea Pirlo. Zrobił wślizg. No, stanął na... wysokości zadania. Theo Walcott. No, brawa dla bramkarza. Jaki bezsens. Znakomitym wyczuciem. Wywrzeć presję na napastniku, to jest cel bramkarza. Rodriguez. Benzema. Jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie blokuje. O Jezu. Fajnie, że faulu nie było te. Gwizdek, akcja przerwana i teraz... Tak jest. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Pytanie, sędzia przerywa grę. Był faul. Jak... Jaki faul? Piłka głową wybita przez obrońcę. Piłka trafia do obrońcy. No, będziemy mieli emocje do ostatniej chwili. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w tym meczu. Teraz Rumi. Czy to wykorzysta? Broni, ale piłka w drzew. Obronił dwa razy strzelnie. Jaki bezsens. Ale spotkanie, to może być koniec tego spotkania. Nie wierzę w to. Ale emocje w tym meczu. Ależ walczą o piłkę. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice są rozemocjonowani, ale końcówka meczu. Jest jeszcze szansa na wygraną. Rodriguez. Rooney. Jest zawodnik na czystej pozycji. A już myślę, że nie będzie spalonego. Do tej piłki, a tak spalony. Oddaje strzał. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Pewnie obronił i piłka jest w jego rękach. Dwa do jednego to rezultat dzisiejszej konfrontacji. Tak jest. O taki właśnie początek sezonu im chodziło. Trzy punkty i optymizm przed następnymi meczami. Dokładnie.
Dobra, nie będziemy na razie zwalniać, bo dobrze idzie tym składem. Teraz chcę zobaczyć Di Maria. 55. Kurde, jest dobry, no. A czemu taki drogi? Kit policytujemy może. Może się uda. Już go nie policytujemy. Ja pierdolę. Dobra, na razie się to daruje. Kogo jeszcze bym mógł zobaczyć? Neymara. Właśnie, bo dużo osób gra tym Neymarem. Może on też staniał. Neuer, Neymar. Ja, na pewno. A to 200 tysięcy. Ktoś mi się sprzedał? Nie. Kurde, myślę, czy tego Santi Cazorle sprzedać. Kurde, jest dobry. Nie, dobra. Dobra, gramy, szkoda czasu. Pierwszy mecz i pierwsza wygrana normalnie. Jestem zaskoczony. W FIFA to jest normalnie niemożliwe. Byle żebym jakiegoś łatwego przeciwnika wylosował. Gillu 9-6. O dobra, może być. Jakiś 18-latek. On może być ogarnięty, a zobaczymy. Albo nie, ja nie chcę, bo jak ja już widzę, jak ktoś ma koszulki te, to już dobrze gra. Ten myśli 3 godziny, czy grać, czy nie. Z ten sam, co przed chwilą. Przeciwnik opuścił mecz, ja nie wierzę. Może do jutra zagrał, nie? Ja pierdzielę.
Chyba serio kupia te pro już osoby, bo to mnie draży. Nie co sobą. O, jest jakiś. Jaki mu skład? 8-4, ocena zespołu, zgranie 100. O Boże, Welbecka na pomarańczowej karcie, Coutinho na czarnej, Wilshere na czarnej. Może Morales być zdobył ciężko. bramkę po pierwszej kolejce. Ale jeszcze To nie byli trzy wszystko. punkty i jeżeli dziś wygrają kolejne spotkanie, to będzie wyśmienity początek sezonu. A teraz przy piłce Kompany. Gary Cahill. Żyją i odgrywa z powrotem. Dobre. Benzema! O Boże, co to było? Za mocno podszedł pod tę piłkę. Taki wolej i tak to spieprzył. Przy piłce Kompany. Volker. Filipe Coutinho. Co oni tu teraz zrobili? Kurde, fajnie rozgrywa. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Zabaleta. Gary Cahill. Raheem Sterling. Wymiana podań między dwójką graczy. Wilshere. Dobre, ofensywne wyjście. No, będzie gol. No! Co za idiota! To będzie dla niego pamiętny mecz, ale chyba nie tak, jakby tego. Ja pierwójcza bramka te. Muszą się zebrać po tej utracie bramki samobójczej. No, teraz mam ślisk. Czy to wykorzysta? No nie wierzę. Czyste wejście obrońcy. Gościu mu takiego fuksa, nie? Fał, gwizdek sędziego. Jaka będzie samobójczo ta była. Tak, fał był ewidentny i żółta kartka oczywista. Filipe Coutinho. Tak by tego nie strzelił, nie ma szans. Jakby nie to, że to same wpadło. Raheem Sterling. Gościu fajnie podaje, ale się traci trochę. Dobra wymiana podań. Dobrze, udane czyste odebranie piłki. Benzema. No, może być groźnie. Moż kurna. Naciską podanie TA. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. A teraz Cahill. No, kurde, ale to rozgrywa fajnie. Kapitalne wymiany piłek. Faul, jak zareaguje arbiter? Podyktuje rzut wolny z pewnością, ale czy nie sięgnie po kartkę? Ja się nie słyszę. Filipe Coutinho. Raheem Sterling. Spalony te. Odbił piłkę. Pa, zaś, zaś samobójczo te. No to sporąbane te.
samobójczej i zmobilizować się do dalszej. Ten gościu ani razu nie strzelił, on dwie bramki ma te. W którą stronę był odwrócony. Osyła w pole karne. Obrońca poradził sobie z tym wyszukowaniem. To mieć fajne cufal te, żeby dwie bramki samobójcze strzelić. Normalnie aż mi się nie chce tego meczu grać. Teraz mi strzelił na 3-0. No piłka leci, a dwóch obrońców leci do siebie, bramkarz i chłopie odbijają się od siebie. Kolejne trafienie, warte zobaczenia w powtórce, ich przewaga rośnie. Widać, że nie rezygnują z szans strzelania kolejnych bramek mimo przewagi. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Balotelli. Wilshere. Dobre, wysokie podanie do Benzemy. Dani Welbeck. Filipe Coutinho. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Piłka zagrana do bramkarza, nie podoba się to publiczności. Wysokie podanie do Walcotta. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Mario Balotelli. Ale strzał. Bramkarz, no bo piłka trafiła wprost z niego. Tak by było 1-0 dopiero przez ten gol, co on strzelił, tak? Dwie bramki samobójcze, no nie wierzę. Walker. No teraz będzie wygrywał 3-0 i gro na czas. Na serio trzeba być jakimś chorym. Dobre przejęcie podania w środku pola. Welbeck. W ostatniej chwili przejęli. No chłopie graj, ja pierdzielę te. Wygrywa 3-0 gro na czas, no to trzeba być serio nad szpanem jakimś. Odzyskali piłkę w środku pola. Strata piłki nieudane, dogranie na wybieg. Filipe Coutinho. Takim rezultatem kończy się 3-0, ale dwie moje bramki. Jak patrzę samobójcze. Na statystyki po tej pierwszej połowie, to nie dziwię się, że wysoko prowadzą w tym spotkaniu. Masz rację, we wszystkich elementach gry byli lepsi i zasłużenie prowadzą. Rozpoczęła się druga połowa tego jednostronnego widowiska. Teraz Kompany. No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Theo Walcott. Mario Balotelli. Dobre, wysokie podanie do Benzemy. W tej stronie wolny parter z drużyny. Czy to wykorzysta? No. Za chwilę będą mieli okazję do grania z rzut rożnego. Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. Dobry pomysł, ale nie najlepsze wykonanie. Plisi. Dan Welbeck. Kompany. Walker. Po co on to tak rozgrywa? Ja pierdzielę, naprawdę. Przyjął i odgrywa z powrotem. Welbeck.
Jest szansa na groźną akcję. Jest szansa. Ach, słupek! Wybita piłka przez przeciwnika. Gary Cahill. Filipe Coutinho. Jak go nie lubię tak grać, ja pierdzielę. Wilshere. Spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Co on zrobił te? Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Filipe Coutinho. Ale faul fajny. Aż się poskładali. A teraz kompany. Podanie do bramkarza, a kibice gwizdzą. Znalazł się na czystej pozycji. No nie wierzę w to. Filipe Coutinho. Rodriguez. Ja pierdolę. Filipe Coutinho. Rodriguez. Dobre, wysokie podanie do Benzemy. Ładnie gustuje. Walker. To wykorzysta. Szansa. Tak jest, przynajmniej honorowo. Dobra, zmiany. Jeremy. Staric. Eriksen. Aha, już Rodrigo też. Jeszcze dwie bramki. Bych musiał wciepnąć na remis. Gościu się bawi, kuźda zamiast grać, czy się podaje między sobą, może się pomyli jeszcze dwa razy. Ja to spuszczę w nich. Opa, on zamiast grać on podaje, nie, no nie wierzę w to. O, czysty frajer, nie? Thiago Silva. Thiago Silva. Podaje z powrotem. No to taki czysty dzieciak, nie? No bo... Pa, zamiast grać, to będzie podawać ciągle. Haha, pomylił się! No nie wierzę w to, nie? Tam już powinien być gol. Dobra, mam out. Jest szansa, bo się traci gościu. No nie mam komu podać, kurna. Daniel Staric. Zdecydował się dośrodkować. No tym razem udało się przejąć dośrodkowanie. Znakomita sytuacja. Daniel Staric. Podniesiona chorągiewka, spalony. Jeszcze spalony, no nie wierzę. Ten gościu wyprawia te. Piłka opuściła pole gry. Kuźno. Nie, z takimi dziećmi grać to. Thiago Silva. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Zamiast grać będzie bala se podawał te.
Po co to było? Ciekawe, bramkarz postanowił włączyć się do gry. Pa, ja pierdzielę. Mamy centrę. Jaki bez. Co mogą osiągnąć z tak grającym bramkarzem? Czuję, jakbym tracił wzrok. Czy on w ogóle tam jest? Cudowna bramka, ale widać Koniec meczu, 4 do 1. No z takimi debilami grać, to jest bez sensu. Widzę już. Wygrał gościu 3-1, 4-1, z czego dwie bramki to moje były samobójcze. Nie, to jest tak dobra. Dobra, na.